serdecznie witamy wszystkich hodowców i rozpoczęło się nasze święto. Nie ma jeszcze oficjalnego otwarcia. Ksiądz Jerzy w towarzystwie żony pana Morisa Matewsa, z panem Morisem Matewsem są i powiedzmy teraz, o której się będzie rozpoczynało? Za chwilę. Czyli... Z tego co się orientuję, parking jest prawie pełny, z 1000 ludzi już na zewnątrz stoi, więc proszę. Więc... A poczekaj sekundę, tutaj pokażemy panią z rzędowic, która przywiozła księdza Jerzego. O plotkach nic nie będę mówił, także spokojnie prosimy dalej. No, cieszymy się, Moris z radością przyjechał ze swoją żoną. Przebywają w Kamieniu Śląskim w sanatorium, a przy okazji będzie podium dyskusyjne, będą się tu z nami bawić. Bardzo mu za to dziękuję, bo jest moim przyjacielem od wielu lat i cieszę się, że możemy go gościć w Polsce. Ja też właśnie, bo w Polsce akurat w sanatoriach, jak starsze osoby przebywają, to nie usypiają, bo w Belgii, w Holandii są te sprawy związane z eutanazją. Także spokojnie, zobaczmy, tak wygląda tutaj hala. Zobaczmy, ile osób tutaj jest. O, widzimy, o, pana Huberta, witamy też. No panie Krzysiu, no i witamy. Już sekundeczka, już. Witamy. Witam pana serdecznie. Tłumacza gazety Pitman Magazine. Jak gazeta, kiedyś ostatnio spotkaliśmy, gazeta była w powijakach, że tak powiem, pierwsze numery. Jak się tutaj teraz ta rozwój gazety prezentuje? No bardzo dobrze moim zdaniem. Z tego co wiem, to gazeta się dobrze sprzedaje, artykuły są ciekawe. No właśnie, bo ty jesteś jedyną chyba osobą, która od A do Z każdy musi przeczytać i przetłumaczyć. No nie do końca, są jeszcze inne osoby, które się tłumaczą. Tak. Nie jestem sam, na początku byłem sam, ale w tej chwili robimy to, że tak powiem, szerszym gronem. No uważam, że artykuły są bardzo ciekawe i dla każdego hodowcy dużo informacji tam jest zawartych i może z tego skorzystać, nie wiem, że myślę jak najbardziej. I tak jak widzimy, Rainer opowiedział, że oprócz hodowców z zachodnich są też dużo hodowców z Polski jest prezentowanych przecież. Dokładnie, oczywiście, dlatego to są też artykuły, których nie muszę tłumaczyć, bo z tego co wiem, pan Karoń też bardzo intensywnie tam pracuje. No i myślę, że gazetka idzie bardzo w dobrym kierunku, bo dużo jest też tematów dotyczących polskich hodowców i mistrzowie polscy są opisywani. Oczywiście. To też ma dobry aspekt tej gazety. Tutaj od rana już jesteś, prawda? No. Tutaj frekwencja dopisuje. Na razie nie mamy jeszcze oficjalnego otwarcia. Dopiero za chwilę zostaną te osoby, będą wpuszczane na salę, ale liczymy, że będzie chyba ponad 1000 osób. Tu kolegę Manfreda mamy też przy okazji. Manfred tutaj, zobaczmy, ile tu masz tylko kolegę. Ten, to jest organizator. Tak, nie, gość, organizator. No to rozdajesz po prostu te plakietki? Nie, to dla kolegów, którzy tu przyjadą z obsługi. Żeby nie musieli tych 10 zł wypłacać, stracić tych pieniędzy, tak? Na cygiełkę. No chłopaki z klubu ode mnie. Tu się dzisiaj angażują do... O, i pana Marcina Bochynka spotykamy, o, widzimy, przepraszam najmocniej też koledzy po fachu. Sekundę, kolega Marcin tutaj stanie. Piłkarze widzimy. Teraz powiedzmy o przebiegu kariery pana Marcina. Gdzie pracujemy? W jakim klubie? Emeryt. Nie, no bez przesady. Ja słyszałem, że coś z szef wyszkolenia w jakimś klubie, to jest śląskim, tak? Górniku Zabrze. Górniku Zabrze. I jak Górnik się klasuje teraz w ekstraklasie? Pozycję? No liderem jest. Ale Jezu, ja się nie znam na piłce nożnej. No ale jak można się nie znać? No można, ja jestem tak, że w takich okolicznościach się piłką nożną nie interesujemy. To trzeba... Bardziej golf, polo, takie sprawy. Jako Beniaminek, lider ekstraklasy. Super. Nie no. I to podejrzewam, że jest duża zasługa pana Marcina. Nie, absolutnie. Nie moja. Ale tutaj Gołębia też pana Marcina widzieliśmy, jak pomagał panu Jakubowi Waszczykowskiemu w jego fundacji. To trzeba pomagać. Oczywiście. No, ale impreza chyba udana tutaj, nie? Bardzo. Jak na początek. Widzimy, zobaczymy, tutaj będzie i tak jak mówiliśmy, i licytacja Gołębi, i forum dyskusyjne za chwilę się rozpocznie. Będziemy wszystko rejestrować, także postaramy się zrobić obszerną relację. Także na razie dziękujemy i powodzenia życzę. Dziękujemy. Że dzisiejsze święto hodowców w galerii są, zobaczmy, mało się kilka akcentów, to właśnie forum dyskusyjne, które zaczniemy za moment. To oczywiście wspaniała aukcja, ale także i część biesiadna. Chcielibyśmy, aby Państwo bawili się z nami dzisiaj tutaj do późnego wieczora, do godziny 22. Będziemy z Państwem, mam nadzieję, świętować to niezwykłe wydarzenie. Zresztą w dniu szczególnym, jakie jest święto narodowe naszego kraju, więc myślę, że dzisiaj taka szczególna, podwójna okazja. Przypomnę, że na początku przedsięwzięcia jest Fundacja Ludzki Gest Polskiego oraz Polskiego Mamy Gołębie,
zostały u nas na prawo zidentyfikowane. Prezent patronatem honorowym był prezydent Polskiego Związku Wodorowego i KPN Polskiego Związku Wodorowego i Pocztowy ksiądz Józef Żył. Serdecznie dziękujemy także naszym honorowym panelom, czyli portalem naszego ogniwania, Dominika Polarskiego z Anią Baranowską, a Magda i Jola stoją tutaj obok. Baranowskie. Ja tego nie powiedziałem. Idę dalej. A tam będą te występy, tutaj mamy, widzimy masę Polarskiego. Karola Kubickiego mamy. I rozpoczęło się tutaj forum dyskusyjne. Wszystkie osoby, które tutaj są, widzimy przy stole już zasiadły. Widzimy po kolei Borisa Matewsa, Renera Hoffmana, Florana Hendriksa, Markusa Schumachera i Timo Bergemana. Za chwilę tutaj osobie moderatora tej dyskusji, pana Renera Hoffmana, się wszystko rozpocznie, a tłumaczem będzie Hubert, nasz kolega hodowca, tłumacz dla gazety Bitman Magazyn. Zobaczymy, jakie osoby na lancie. Na forum dyskusji nie przybyło. Frekwencja na pewno bardzo dużo napisała. A teraz jest ta bardzo ciekawa część naszego tutaj programu, gdzie między innymi popatrzmy ksiądz Kostosz jeździ, bo to jemu głównie zawdzięczamy to wszystko. Tutaj przygotował. Grono dyskutantów jest naprawdę bardzo fajne. Zobaczymy teraz wszystko. Prosiłbym tak w tym momencie o chwilkę uwagi. Nasi dostojni budowcy z Belgii, Holandii i Niemiec chcieliby się teraz pokrótce przedstawić. Widzimy cały czas panel dyskusji. Bardzo wiele osób się spotka, korzysta z tego. Zobaczmy też, jak się prezentuje smaki, które są za darmo rozdawane od magazynu, jego gazeta. Zobaczmy też, co się dzieje obok. Tutaj bardzo dużo handlowców na tej sali, właśnie na tego, które są przygotowane na akcję. Tutaj mamy obok salę, gdzie za chwilę będę tam się ustawiał na scenie. Janusz Brody ze swoim Poczarzem, z kolejnym pierwszym koncertem koncertu nam tutaj imprezę świetnie z tym występem. Tutaj zobaczmy też człowiek, gdzie ich mógł ustać, żeby się udało. Tutaj zaludny, bo zespół Poczarny z Zakopanego rozkłada swój sprzęt. Zespół Jana Potego, Cudowcy Gołębi Pocztowych. I na pewno nagranie Żyje się raz, gdzie ten teledysk widzieliśmy wiele razy. Gołębie, które kolega Janusz hoduje. Tutaj to zobaczymy sobie przy okazji, jak wygląda od strony warsztatowej tutaj przygotowanie zespołu do występu. O, widzimy, tam trwa panel dyskusyjny, tutaj napić się czegoś, zjeść coś. O, Roberta Zguda widzimy jako organizator, kolega Robert tutaj jest, tak? Czy gość? Nie, gość. Tak, tutaj Gołębie niedługo będziemy mieli na aukcjach wystawione. Film prezentujący nowości w hodowli kolegi Roberta. Tutaj zobaczmy, tak wygląda tutaj poczęstunek przygotowany dla osób, które tutaj przyjechały. Także sobie oglądamy wszystko. Naprawdę prawdziwe gołębiarskie święto tutaj mamy. O, mało sobie dochodzimy. Tutaj jest kasa za co? Za te rzeczy czy za te losy, które się kupuje? Nie, losy nie. Losy są w innym miejscu. Tutaj też mamy stoiska firm, które tutaj pomagały nam tutaj tworzyć. Między innymi mamy, tutaj widzimy firmy. Firma, która sprzedaje soki oryginalne. Zaraz sobie jakiś sok nabędziemy, zresztą te wina chyba, tak? Winnica z Górnego Śląska, Patria. To sobie będziemy mogli wszystko oglądać. Zobaczmy. Tutaj dzisiaj na naszym święto przyjechało wielu hodowców. Możemy sobie to wszystko tutaj zobaczyć. Zachęcamy wszystkich też do zainteresowania się gołębiami, które będą za chwilę wyrecytowane. Teraz zakończy panel dyskusyjny. Tutaj przejdziemy do robót, zobaczymy, że naprawdę w czasie trwa dużo. Tam jeszcze podejdziemy, pokażemy, bo jednej rzeczy nie prezentowaliśmy, a mianowicie
już przygotowaliśmy, jest ich wielu 200, więc tutaj mamy też 110 hodowców oddziału Limanowa i Popowa. Powiedzmy, gdzie ten oddział leży? Z kolejną osobą. Zrobimy to koło Żywca. Koło Żywca, czyli blisko Limanowa, nie pomogą ci za bardzo. Oddział ma numer? 023. Pokażę się, że jest Morawiec Krzysztof, Kociuk Marek, stolika i odbierze sobie Krzysztof Michalowski. Stajca Wasiejny. Jak koledzy przyjechali coś kupić, nabyć, czy tak sobie tylko na święto? Zobaczymy. I dowiedzieć się coś i kupić i popatrzyć. Ale to chyba panel, a przyjdzie do stoliku. Was nie interesuje tam to, czy co? Wszystko po troszkę. Następni koledzy są też i tam. Ja tylko zwrócę uwagę, że zobaczmy, co jest tutaj ewenementem. Stolik jest pusty, nie ma piwa. Napoju, na kolega jeden ma tylko. Dopiero przyjechaliśmy. Tu jeszcze przyszedł nasz kolega Andrzej Ciurla, mistrz oddziału Lipowa. 023. Tak. I pan Henk Bielsko-Biała? Tak. Jak Handerek tam też lotuje. W rejonie. Kolega. Jak tam wasze sukcesy, bo kolega mówi, że mistrzowie oddziału to są, jak tam się wam notuje. Tutaj jest mistrz oddziału. A oddział ilu liczy hodowców? Tutaj jest członek zarządu oddziału, niech się wypowie. Ilu liczy mniej więcej? 100 lotujących. Tak, i lotujących. 130 ogółem. A jak tam przybyły, przebiegały w tym roku? No, w miarę. To znaczy w miarę, to jakieś bomby były, coś takiego, czy nie? To... Były też do tej katastrofalne. Czyli tak, jak zaczynaliście na te 5 tysięcy gołębi, to ile wam zostawało po locie na koniec? Po tym 10, 15 roku? 3,5 tysiąca. Nie, to nie było tak katastrofalnie jeszcze. Nie, ale straty były. No oczywiście. Tylko u nas są warunki inne. My mieszkamy w górach. No my warunki często, warunki, ja na Bochyńczak odwiedzamy, to góry znamy, wiem, że są trudne warunki. Warunki ciężkie, tak? U was słoneczko świeci, a u nas mgła, deszcz leje. Tam nie przesadzajmy z tym, słońce świeci wszystkim równo. My nie jesteśmy ogrodnikami, wie pan, my nie ogrodnikami. Nie ogrodnicy. My nie przesadzamy, takie są warunki. A to się zapytamy może mistrza oddziału, jak lotuje, że wygrywa z nimi tutaj. Tak świrują coś, czy nie? Czy tak łatwo się z nimi wygrywa, czy ciężko? Ciężko? Ciężki oddział. Nie, tak poważnie, rywali dużo macie takich, że na przykład trzeba depczać je sobie po piętach? Pierwsza 30 jest ciężka. Ciężko. Ale kolega jest pierwszy raz mistrzem oddziału, czy wcześniej był mistrzem oddziału? Wcześniej na młode. Na młode. A kolega od wielu lat hoduje gołębie? Tak. To ile tak jest? 23, bo po włosach to jest podobnie jak moi, widać, że... Wyszły. Tak wyszły. To z gołębie. No dobrze, nic tak rzeczy nie wyszło. Ale zobaczmy tam, między innymi te sali, z kolegami z działu 023, a teraz zobaczmy tam, a wśród dzisiejszych atrakcji nie mamy marzenia. Takie święto wam się podoba? Jak myślicie jeszcze? Podoba się wam takie święto tutaj, czy nie? Bardzo. Oczywiście powinno być więcej takich. Spotkań. Tutaj na Śląsku mamy też piękne miejsce, zobaczmy, hala jest ogromna, zobaczmy, tak wygłaszcza to sklepienie pan Bajora. Także liczymy, że pod uwagę w przyszłości ktoś, kto będzie chciał taką imprezę zorganizować, pomożemy, żeby też można było tutaj właśnie się spotkać. Musi przyjechać pan do nas do oddziału i zobaczyć, jak się robi. Kolego, mówmy sobie pan, bo tak ustalmy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Numeru i wybieramy szczęśliwców, którzy są. Drodzy Państwo, żeby poszło to sprawnie, to w tej chwili wybierzemy to serio, bo mam tutaj już małego pomocnika. Pomożesz mi? Tak, dobra, jak masz na imię? Mateusz. Ciachaj tu, rączka w tę stronę, nie patrz, wybierasz, papier. Ja szybko mówię, jakie numera Państwo podchodzą i mając numer 1079, już mogą Państwo do nas podejść. Taką to która będzie szczęśliwie później kuponu. 1079 po raz pierwszy, 1079 po raz drugi i 1079 ma drugi, który będzie następną, 79 po raz trzeci. Słuchajcie, zasada jest taka, te kupony, które do tej pory nie zostaną wybrane, powracają jeszcze raz do tej wielkiej naszej baterii i będą później wybierane raz jeszcze. 1247. Komu nagroda z numerem 1247? Mateusz wybiera dalej. Zamierzaj chłopie. Tak, mamy czas. 1247. I wybierze jakiś szczęśliwy jeden kuponik.
110. 110. Kto ma 110? Jeśli się zmienia, to
to jest numer 869. 869. 869. Czy ktoś z Państwa ma taką pomocą? 869, którą wynika na drogę. 869. Jeśli nie, to jeszcze chyba możemy wybrać następną. 869, proszę bardzo. Wybieramy następną. Pomieszamy. Weź tam z tobą. Nie ma. Ja nie kupiłam jak.
to jest jego numer? 78. Dobrze. To co, jeszcze jedno? Tak, nie bierzesz na jakąś tam, nie? Ania. Bierze, ale proszę bardzo, pomieszaj. Wybierz coś. Proszę bardzo. Ania wybrała. 140 po raz pierwszy, 140 po raz drugi, może ktoś powiedzieć, że jest to 140 po raz trzeci, 140. To są wystawki. Jak wiecie, przyjadamy w rozśrodku z Płoca Łódzkich Tatar. Zezyl Bór, Bartek przyjechał z Poryna, Jasiek przyjechał z Pustryku, Koła Zezyl Bór, Władek przyjechał z Resztuchyku, Jędrek Nys przyjechał z Zezyl Bór, a Maciek Kłębusiś tam przyjechał z Poryna. Zagrał trochę Błogorodzku, trochę Płoca Polski, trochę po amerykańsku, tak co byście mogli zrozumieć, pośpiewać. Potem się razem z nami w góry kierunku muzę. Jeden niechętny raz nie trzymać, bo tutaj to waży i taka sala do kościoła się nadaje, a nie na taką imprezę. Ale będziemy próbować tak, co byście mogli śpiewać razem z nami. Witajcie, chłopie pasze! Yeah.
jakbyście przyjęli do zakupanego, a na kręgowkach krzyknęli tak i to teraz byście się z kostnym koronem przywitali, bo się nie teraz z wami pogrzeć. Wszystkie dziewczyny pisz tam! Wszystko chodzi!